Pojechał sobie 127. Warszawa to Warszawa, tu nie centralna, nie, nie. I na mszy. No przystanek wcześniej jacyś tacy ludzie z Włoch pytają się, Warszawa centralna, centralna. I machną kierowca w drugą stronę, to znaczy, że nie tu, a przecież obok jest przystanek 127. Czy to nie można powiedzieć, że autobus 127 prowadzi na Warszawę Centralną bezpośrednio, leads you to the Central Railway Station. Polska to taki jakiś taki niezorganizowany kraj. Polacy się nie umieją zorganizować. Także zamiast poprosić na drugą stronę 127 powiedzieć, bo to przecież są obcokrajowcy, to nie wiedzą. Przecież kilka razy jechać 105 i się przesiadać i jeszcze gdzieś iść i jeszcze gdzieś iść na centralny, to jaki to problem dla obcokrajowców. A moherowi to tego nie rozumieją, bo to jak świnie, całkowicie. No nie rozumie, że tacy Włosi to będą mieli problemy, żeby dojechać do Warszawy Centralnej. Podczas gdy rzeczywiście na ulicy Dobry, po drugiej stronie nawet odjeżdżał na Nowe Włochy, to jest 127 autobus, który przy samej Warszawie Centralnej staje. Także Polacy nie umieją. Poza tym jadę z parku Skaryszewskiego, proszę Państwa, tam jest ta woda. W końcu jest ta woda. W Polsce przyczepił się do mnie jakiś młody facet, niebrzydki, ale to oczy miał jak u wampira. I po prostu koniecznie chciał ze mną siedzieć na ławce i rozmawiać. Także proszę Państwa, czy ja jestem w Warszawie, się pyta. Także wiecie Państwo, takie salcesonizmy to, ja nie lubię takich salcesonizmów. I mówię mu tak, tu jest Warszawa. Ale mówię do niego, że przecież już kiedyś się widzieliśmy. A on mówi nie, ja mówię, no jak nie, to nie, no idę sobie. A on podąża tu koło mnie, no chce koniecznie ze mną rozmawiać. Co za nachalny dziad. Od razu psycholożka widzi, że salcesony mazowieckie, polskie, warszawskie, przecież zawsze, że katolickie, bo tutaj też i wasz papież był, są nieumiejętne i że to od razu widać, że tu jest Warszawa. On mówi, czy ja jestem w Warszawie. Ja mówię tak, tu jest Warszawa. Tu mieszkał wasz papież. Tu mieszkał Jan Paweł II, wasz Polak katolik. Warszawa jest moherowa. Także krótka rozmowa z moherem, proszę Państwa, warszawskim. Krótka rozmowa z moherem warszawskim. Macie swoje msze, spieprzać na msze. Macie księdza, iść do księdza. Wrócić na msze. Polska pijana, Polska rozpita, kopciuchy kopcą. No Polak to nawet i po szkodzie jest głupi. Także wiecie Państwo, potem jak na raka chory, to do Matki Boskiej się zwraca. Bo Matka Boska wszystkim rozdaje, wszystkim pomaga. Warszawa, Warszawa. Mówię jemu, tu jest Warszawa. Także proszę Państwa, błyski, blaski Warszawy. Tu jest Warszawa. Okej, Polacy, okej. I zapraszamy na mszę. Wrócić na swe msze. Tak udają, kogoś z Anglii, kogoś z Londynu, bo to jak oni żebrzą, a tu żebracznica wielka, to udają kogoś z Londynu. I okej. Nie mówi się okej, tylko okej. Anglik od razu to zauważy, że ta mowa wasza jest szurnięta. Także Polacy, proszę Państwa, żydowscy z Radia Tok FM, potrzebują się troszeczkę douczyć języka polskiego i myślę, że sami by to mogli zrobić, gdyby, mogą to robić ci Polacy, mogą, gdyby korzystali ze słowników. Słownik języka polskiego, poprawnej polszczyzny. Języka polskiego mówi, jeżeli mówisz matematyka, to nie mów matematyka. Jeżeli mówisz polityka i tak się powinno mówić, to Janina Paradowska nie powinna mówić polityka. Także no niestety, skąd ta głupota, to ja nie wiem, ale można być osobą mądrzejszą. Bądźmy pozytywni, pozytywnie myślmy, że głuptasy tu są sami, moherowe, styl neronowy, proszę Państwa, no ale mogą być mądrzejsi. Nie muszą być wcale tacy naiwni i głupi.
Także proszę Państwa, tutaj jest ulica Dobra, jechał 127. Jechał 127 i tamci Włosi, żeby wiedzieli, to oni by przeszli na drugą stronę. Poczekaliby 15 minut na 127 i pojechaliby na dworzec centralny. Po co to? Nie umieją pomóc Polacy, nie umieją pomóc. Nie są zorganizowani, bo nie ma tutaj świadków Jehowy i świadków Jehowy już tu nie będzie. Cały świat szatana jest skazany na zagładę, skazany na śmierć w Armagedonie. Żebyś czytał Biblię, to byś o tym wiedział, o czym mówią od 100 lat świadkowie Jehowy. I to jest nieuchronne i wiadomo, że to będzie miało kiedyś miejsce, prawda? Czy za 5 lat, czy za rok, ale to będzie miało miejsce, bo takie są plany Boże. Jest Biblioteka Uniwersytecka w Polsce, a w Warszawie, w Polsce. Wasz papież tu. Tu macie mnóstwo książek. Warszawa jest stara, bo Europa jest stara. Stara wiara, stary papież, stary tramwaj. To chyba edukacyjnie po to jest powtarzane, żebyś mógł pojąć, prawda? Nauczyć się, douczyć się. Ale nie tego, żeby zapisać się na jakieś studia na koszt państwa i dziadować i żebrać, tak jak Warszawa stała przed Unią Europejską. Chyba bodajże jako największa żebraczka na świecie. I żeby na coś czekać, na coś liczyć. Trzeba wziąć się do roboty. Robotą taką najlepszą jest czytanie Pisma Świętego. To jest najlepsze, proszę Państwa. Najlepsza ekonomia. Najlepsza inicjatywa, proszę Państwa. Zapraszamy i stosować wszystko w życiu, w praktyce. Biblioteka papieska w Polsce, a nie ma tu mormonów, ani prawosławnych, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Wszędzie byłyśmy i na dachu, i pod dachem, i ogrody polskie. A